prasa, premier Mecklenburgii i wspólniczką Putina, Wilhelm Sontag, premier Mecklenburgii i wspólniczką Putina. Próba obejścia przez władze Mecklenburgii Pomorza przedniego sankcji USA wobec Nord Stream 2 spotkała się z ostrym sprzeciwem niemieckiej prasy. Zdaniem Wilhelm Sontag, premier tego landu Manuela Schwesik stała się wspólniczką Putina. Gazociąg jest manewrem rosyjskiego reżimu i jego kleptomańskich elit, którego celem jest realizacja za pomocą dużych pieniędzy geostrategicznych interesów Moskwy, polegających na wykluczeniu Polski i Ukrainy z systemu połączeń gazowych. Szefowa rządu Mecklenburgii Pomorza przedniego Manuela Schwesik chce za pomocą będącej fejkiem Fundacji Ekologicznej doprowadzić do dokończenia budowy kontrowersyjnego gazociągu Nord Stream 2. W ten sposób staje się wspólniczką rosyjskich wpływów, pisze Clemens Wergin w komentarzu opublikowanym w niedzielę na łamach Wilhelm Sontag. Istnieją fakenewsy, a teraz mamy także fake Fundację na rzecz ochrony klimatu i środowiska. Założył ją kraj związkowy Mecklenburgia Pomorze Przednie za pieniądze pochodzące niemal całkowicie z Rosji. Jak twierdzi premier tego landu Manuela Schwesik, która w ekspresowym tempie przeforsowała w parlamencie ten projekt, fundacja ma służyć zasługującemu na opiekę środowisku, czytamy w komentarzu. Cel – uratować Nord Stream 2. Zdaniem Wergina, w całym projekcie chodzi w rzeczywistości tylko i wyłącznie o uratowanie Nord Stream 2. A przecież gazociąg jest z ekonomicznego punktu widzenia niepotrzebny, szkodliwy dla środowiska i finansowo nieopłacalny, cytuje autor opinię niemieckiego Instytutu Badań nad Gospodarką. Gazociąg jest w dodatku sprzeczny z niemieckimi celami ochrony klimatu. Niemcy nie potrzebują tego gazociągu do pokrycia swojego zapotrzebowania na energię. Gazociąg jest raczej manewrem rosyjskiego reżimu i jego kleptomańskich elit, którego celem jest realizacja za pomocą dużych pieniędzy geostrategicznych interesów Moskwy, polegających na wykluczeniu Polski i Ukrainy z systemu połączeń gazowych, tłumaczy Wergin. Manuela Schlesfik stworzyła jego zdaniem piramidę kłamstw w stylu Donalda Trumpa. Czym kieruje się znana polityk SPD, dając się w ten sposób instrumentalizować przez morderczą dyktaturę, która specjalizuje się w usuwaniu opozycjonistów za pomocą trucizny, a potem w dodatku kłamie? Pyta Wergin. Niemcy na celowniku autorytarnych reżimów. Komentator zwraca uwagę, że Niemcy stały się ulubionym celem autorytarnych rządów, które prowadzą wojny propagandowe i za pomocą fakenewsów próbują podzielić i osłabić niemieckie społeczeństwo. Te reżimy odkryły już dawno znaczenie soft power i próbują za pomocą fundacji, think tanków i finansowania instytutów uniwersyteckich wpływać na demokratyczną dyskusję w Niemczech. Dotyczy to zarówno rosyjsko-niemieckich fundacji ekologicznych, jak i finansowanych przez Pekin kierunków na uczelniach czy instytutów prowadzących lobbying. Manuela Schwesik stała się wspólniczką takich wpływów i właśnie to jest prawdziwym skandalem związanym z tą wrogą wobec klimatu fundacją ekologiczną, konkluduje Clemens Wergin w Wilhelm Sontag.